Cześć, dziś jak widzicie znów przychodzę do Was z zakupami. Ostatnio były chyba tydzień temu, jakoś coś koło tego. U mnie to jest bardzo, bardzo rzadka sytuacja. Nie wiem jak to się stało, ale dzisiaj pokażę Wam tylko dwie koszulki, bo w poprzednim filmiku były głównie ubrania. Jakieś dodatki do domu i jedną parę butów i biżuterię. Także teraz to będzie taki miszmasz, ale myślę, że całkiem ciekawy filmik i może coś dla siebie wypatrzycie. Także już nie przedłużam i zaczynamy. Pokażę Wam dwie koszulki na początek. Tak mi się spodobały koszulki Sinsay, że postanowiłam znowu tam zajrzeć, podreptać do tego sklepu i zobaczyć, co tam jeszcze ciekawego mają. I wybrałam sobie dwie koszulki. Pierwsza koszulka jest to szara, taka bardzo prosta koszulka. Całkiem krótka, jednak to nie jest crop top to się nazywa. Jest dopasowana do ciała, jak widzicie, delikatnie prześwitująca, ale nie aż tak bardzo mocno. Ona kosztowała 10 zł, więc myślę, że naprawdę super cena. Prosty krój, ładnie podkreślony jest dekolt, ładnie wycięty w taką łódkę. I bardzo lubię, jak plecy również są tak ładnie wycięte, podkreślone. Także to ta koszulka. Druga koszulka, która kosztowała 30 zł, ona nie była z przeceny. To jest taka granatowa i to się chyba nazywa melanżowe takie wykończenie, coś tak mi się kojarzy, z delikatnym suwakiem i tam napisem jakimś. Bardzo fajna, delikatna koszulka, bardzo ładnie dopasowuje się do ciała, delikatnie podwinięte rękawki, co mi się bardzo podoba. Tak, podoba mi się, naprawdę jest super, jest aż tak bardzo długa, w sam raz. I też ładnie wycięty dekolt, także no super, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba i jest niesamowicie wygodna. Mam na sobie koszulkę, która w sumie trochę mnie zdziwiła i w sumie nie wiem czemu, opowiem Wam o co mi w ogóle chodzi, bo tak zaczynam od tyłu. Tę koszulkę pokazywałam Wam w holu właśnie ubraniowym ostatnio i to jest ta koszulka, która, zaraz Wam pokażę jak to wygląda, tutaj na plecach ma suwak. Ja w tym filmiku na początku Wam pokazywałam, tak, mam spalone plecy, niestety. I pokazywałam w tamtym filmiku Wam, że ten suwak, który mam z tyłu, jest z przodu. Bo mi się tak w sumie bardziej podobało i myślałam, że po prostu w sklepie, jak robili to ubranie, to że to tę metkę po prostu źle przyszyli, tak sobie po prostu wymyśliłam. Jednak w sumie nawet jeszcze fajniejsza teraz ta bluzka się wydaje, ponieważ można ją nosić na dwa sposoby. W obydwu wariacjach ładnie się dopasowuje do ciała i ładnie wygląda. Także to nie ma problemu, czy właśnie założymy ten suwak z przodu na biuście, czy mamy właśnie z tyłu i tutaj z przodu mamy taką gładką koszulkę. Także jest to bardzo uniwersalna koszulka i można ją nosić na dwa sposoby. Teraz jeszcze może Wam pokażę buty, ponieważ mam jedną parę. Ostatnio je kupiłam w CCC, bo potrzebowałam delikatnych sandałków na płaskim obcasie właśnie. I mam tutaj taką parę. Bardzo, bardzo uniwersalne. One kosztowały 50 zł. Nie były akurat na promocji, a teraz jest bardzo dużo przecen właśnie w tym sklepie. Bardzo ładne, gładkie, delikatne. Takie bardzo lubię, uniwersalne, do wszystkiego będą pasować. I skoro jesteśmy jeszcze przy takich właśnie rzeczach ubraniowych, to pokażę Wam od razu biżuterię. Tylko sięgnę. Mamy 4 naszyjniki. Wszystkie linki, o czym mówię, podam Wam na dole. W ogóle o tej biżuterii dowiedziałam się z filmiku u Marty Wojnarowskiej. Podlinkuję Wam jej filmik. W ogóle świetnie pokazała tę biżuterię. Podlinkuję w ogóle jej filmik i kanał, bo naprawdę jest świetna. Polecam subskrybować jej kanał. Co mnie w ogóle bardzo zdziwiło w tej biżuterii, to to, że na stronie producenta, tej głównej stronie jego, ta biżuteria była droższa zdecydowanie niż na Allegro, co w sumie jest naprawdę dziwne, bo przeważnie spotykam się z tym, że na ich stronie głównej właśnie były tańsze produkty, żeby po prostu zachęcić kupujących do tego, aby kupowali bezpośrednio na ich stronie, żeby po prostu ta strona zarabiała tak naprawdę, bo jednak na pewno wydają na nią trochę pieniędzy, a jednak na Allegro też pobierają prowizje za te sprzedaże, także naprawdę to dziwna sytuacja dla mnie. I dlatego polecam Wam jednak kupować na Allegro ich te biżuterie, jeżeli Wam się spodobają, po prostu są tańsze, tak jak już wspominałam. Jeszcze nie powiedziałam od razu, jak ta strona się nazywa. Jest to, właśnie tutaj mam reklamkę, jest to iloco.pl, to jest właśnie tutaj główna strona internetowa, ale wszystkie linki do właśnie do sklepu internetowego na Allegro Wam wszystkie podam na dole. I pierwszy naszyjnik jest to połączenie 3 długości tych łańcuszków. Jak widzicie, ta biżuteria jest bardzo delikatna i wszystkie takie będą, ale są dosyć długie i ładnie będą pasować do takich gładkich bluzek.
Jak widzicie, drugi naszyjnik również ma trzy długości i mamy tutaj też niebieski akcent kolorystyczny z tych kryształków. Kolejny naszyjnik, dosyć długi, również z akcentem takiego niebieskiego, błękitu, z listkiem na samym końcu. Jest to bardzo delikatny, długi naszyjnik, który naprawdę niesamowicie wygląda, bardzo, bardzo mi się podoba. I ostatni, najbardziej delikatny, jest to samo złoto. Mamy tutaj trójkącik na końcu i ten krótszy łańcuszek ma jeszcze dodatkowo takie kuleczki między głównym tym łańcuchem. Mam jeszcze dwie pary kolczyków i myślałam, że one będą mniejsze o połowę, mniejsze, no takimi normalnymi, takimi malutkimi kuleczkami, takimi guziczkami, jakby na przykład jak takie są z Avon akurat. Są bardzo, bardzo ładne zresztą. Takie właśnie małe, coś mniej więcej jak te kuleczki, a jednak przyszły zdecydowanie większe. Nie wiem, czy będę je nosiła tak naprawdę. Te w ogóle miał, ten odcinek miał być jakiś polski, z tego co pamiętam, taki właśnie błękitny, a wyszedł taki zielony. No ale tak, to takie kolczyki, z których tak średnio jestem zadowolona. I dwie ostatnie rzeczy z tego sklepu są to właśnie opaski. Pierwsza opaska jest taka różowa, z kokardeczką, tak słodko wygląda, a ja to wzięłam po to, by nie po to głównie, żeby to nosić, tak jak teraz mam, chociaż naprawdę ładnie się dopasowuje do głowy, ale wzięłam to po to, by po prostu odgarniać sobie włosy, kiedy myję twarz, czy no nie wiem, robię sobie makijaż, mi te włosy wlatują po prostu i mnie to denerwuje, to właśnie po to kupiłam tę opaskę. I mam jeszcze drugą opaskę, taką materiałową, z takim drucianą kartką na końcu, właśnie można sobie ją ustawiać jak się chce. Zaraz wam może też zaprezentuję, jak ona wygląda. No nie wiem, jak to teraz, no coś takiego, można sobie tutaj zapiąć, wsówkami spiąć i teraz będzie mi spadać. Ale myślę, że naprawdę urocze i przyda mi się właśnie takiego poprawiania sobie włosów, trzymania włosów w jednym miejscu. Nawet jak makijaż, no bo nagrywam, to mnie czasem denerwują te włosy, że tak mi wpadają do tego, do twarzy i to niezbyt dobrze wygląda. Więc tak, to jeżeli chodzi o biżuterię, zostały mi już tylko dodatki do domu i pokażę wam zakupy z Pepco. A, jeszcze jedna rzecz, którą nie kupiłam w Pepco, ale kupiłam u siebie tutaj w sklepie na wsi. I to jest taki kominek. W ogóle szukałam kominka w Pepco, ale nie było niestety. To kupiłam taki malutki kominek, tu też mam wosk, który zastygł, muszę go właśnie oderwać. Jest to kominek, za którego zapłaciłam 4,20, więc naprawdę jest bardzo tani, a służy mi. Jak na razie całkiem nieźle. Mam taką ramkę, to jest już Pepco pokazuje. Jest taka ramka z napisem, jest to bardzo gruba ramka i w sumie może też służyć jako taka podstawka, która to pokażę. Tak mniej więcej by mogło też wyglądać, by było również bardzo, bardzo ładnie. Ostatnio była właśnie ta ramka w tle, tutaj na stoliku. Myślę, że na pewno super, super wygląda, bardzo ładna. Ona kosztowała chyba 7 albo 8 zł, coś koło tego. To jest taki wazonik, chyba to jest wazon, czy jak nazywają? Wazon szklany, tak. Jest to wazon, który kosztuje w Pepco 5 zł, także naprawdę bardzo mało. Ma dosyć grube to otwarcie, co mnie bardzo właśnie interesowało. Naprawdę bardzo ładny, delikatny, a jednak ma coś w sobie takiego przyjemnego. Tu ma takie napisy jeszcze, nie wiem, czy to zobaczycie. I ostatnie rzeczy. Są to poduszki z Pepco, które kosztują normalnie 10 zł. Normalnie kosztuje... Ta poduszka kosztuje normalnie 20 zł, już wam pokazuję, może z tej strony. Ta poduszka normalnie kosztuje 20 zł, teraz na promocji kosztowała 10. I to są poduszki, które te poszewki można sobie odsunąć i normalnie, wiecie, ubrać. Także je sobie zmienić na jakąś inną, także naprawdę poduszka i poszewka za 10 zł to jest naprawdę bardzo mało. I druga również z 15 zł przeceniona na 10, jest to taka poduszka. Mam takie dwie poduszki właśnie za 10 zł. Także naprawdę super, są bardzo mięciutkie, sobie sprawdźcie właśnie to w Pepco, te poduszki, bo są naprawdę super, za 10 zł to naprawdę bomba. I to naprawdę tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy teraz. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał z takimi zakupami w Mishmash. Tak, także żegnam się z wami, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!